A, żona Barona. Nie, nie żona. W zimie to były bale. Byłem parę razy z moją Aneczką. I tańczyliśmy, wirowaliśmy. To jest zaginiona. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Dość. Nie obchodzi mnie, jak to zrobisz, ale dostawy mają być co tydzień. Nie zostaniecie na herbacie? Nie, zresztą i tak masz gościa. Oho, obrońca uciśnionych. Witaj. Wieści szybko się rozchodzą. A jakże? Gdy się dowiedziałem, że wyrżnąłeś moich ludzi, chciałem cię powiesić, albo przynajmniej wybatorzyć. Ale potem pomyślałem, że mocny z siebie chojrak, skoro dałeś im radę. Ktoś taki może mi się przydać. No proszę, dlaczego miałbym się przydać w takim razie? Przydać? Do czego? O proszę, dobra postawa. Widzę, że możemy się dogadać. Tędy, zapraszam. Taka praca. Tylko grzecznie, jeśli łaska. Pamiętaj, że nie zdecydowałem jeszcze, co z tobą zrobię. Trzeba decyzję trochę go dobruchać. Podejmę po rozmowie. No kurde, zabiliśmy ludzi, nie? Rozgość się. Gdzieś miałem jeszcze gorzałkę. Gorzałkę? O, jest. Napijesz się? Pewnie, napijmy się, nie? Czemu nie? No, to rozumiem. Foltesta już nie ma. Nie wiem, co z Natalisem. Czyje zdrowie pije teraz prawowierny Temerczyk? Wypijmy za spotkanie. Wypijmy. Ale do rzeczy. Jestem Filip Stenger. Powsiak nazywają mnie Krwawym Baronem. Geralt z Rivii. Powsiak nazywają mnie Rzeźnik z Blaviken. Wiem, kim jesteś. Szczerze mówiąc, tylko dlatego rozmawiamy. Jak ci się podoba w Velen? Do kito. Nie podoba mi się. Wszędzie bagna, torfowiska, podmokłe lasy. No właśnie. Gdy ktoś się zgubi, ciężko go znaleźć. Do czego zmierzasz? Wielu ludzi straciło tu swoich bliskich. Jedni żony, inni córki. W sumie to nie sprawdziliśmy plakatów. Powiesz wreszcie, o co ci chodzi? O Ciri. Przecież z jej powodu tu jesteś, prawda? Domyślił się. A więc była tutaj. Trafiła do mnie jakiś czas temu. Była wycieńczona, ranna, a śmierdziała jak zabiedzony kundel. Powiedzieli mi później, że przyszła od strony bagien. Cześć, Filarek, siemanko. Witam cię serdecznie. Czy będziemy teraz chodzić Ciri? W sumie fajnie się nią walczy, zawsze mi się podobało. Miałem jeden taki etap na początku chyba, nie wiem czy właśnie za pierwszym razem jak się nią grało, to walczyłem zamiast uciekać. Mówiła, że zanim doszła do wioski napadły na nią jakieś chyba tutaj monstra. Będzie. Właśnie. To chyba tutaj będzie. Mało brakowało. Muszę się stąd wydostać. Nie, czekajcie. Tojat? Ale co z nim? Zabij wilki. O właśnie. Pani się nią walczy. Fuck. No rusz się. Uniki.
Chciałbym nie mógł atakować, coś się zbugowało. No teraz mogę. Nie, to, to chyba przy drugim jakimś tym było w takim razie. Możesz zejść! Bo ona z dzikim gonem tam uciekała przed dzikim gonem. To było. Ja tam walczyłem zamiast uciekać tak naprawdę. Chyba, że to tutaj będzie zaraz może. Cześć mała. Zgubiłaś się? Tak trochę. Ty też? Ona zakrwawiona. Też. Ale też tylko trochę. To znaczy, że wiesz dokąd iść? Jeszcze nie, ale jak pójdziemy razem, na pewno coś wymyślimy. Co ci się stało? To? Nic takiego. Skąd właściwie się tu wzięłaś? Przyszłam statkiem. Kazał mi iść słodką ścieżką i się najeść i powiedział, że poczeka. No i szłam, ale leciał motylek i za nim pobiegłam, no i się zgubiłam. Kiedy nie wziąłem tego na dole. Rano. I słońce świeciło ci w twarz czy w plecy? W plecy. Czyli musimy iść na wschód. To chodźmy, odprowadzę cię. I wytłumaczę twoim rodzicom, żeby nie gubili dzieci w lesie. Nie możemy! Tu jest król wilków i jego sfor... Wilkołak? Wilki nie mają królów. Te mają! Widziałaś go? Tak, to znaczy nie, to znaczy za drzew. Był ogromniasty i miał wielkie oczy i wielkie zęby i cały był okropnie, okropecznie straszny. Okej. Widzisz, co mam na plecach? Tego boją się i wilki, i królowie. Chodź, podsadzę cię. No dobra, Małgosia. Wilki! Schowaj się. Kurde, chciałem im wszystkim zadać obrażenia, bo byli ładnie w grupie, ale trochę lipa z tego. Jaki uparty. Kurde, po dwa uderzenia mi robią. Jednak jest fajne, walka nie mam taka. Możesz wyjść. No ja też jestem ciekawy serial, czekam. Nawet mój tatko również tak czekam. Umie. A mój umie o wiele więcej. Chodźmy. Ale jeszcze trochę, nie? To pewnie pod koniec roku coś miało być, z tego co pamiętam. Zobacz, coś tam leży. Poczekaj tu, nie podchodź. Ale... Żadnych ale. Zostań tu, muszę coś sprawdzić. Nie był zły, mi się też podobało. Też taki klimatyczny, spokojny, fajny był tak naprawdę. Wiadomo, to bardzo stare czasy były, jak to... Znaczy, no może nie aż tak bardzo stary czas, no ale stare dosyć początki, w sumie takie efektów specjalnych. Chociaż mimo, że oni mieli dosyć chyba spory budżet na ten film, to te efekty chyba w tych czasach też były trochę lepsze. Dobra, sprawdźmy po kolei, nie? Białka nabiegłe krwią, ciągle wilgotne. Zmarł niedawno. Głowę. Rozchylone usta, przekrwione... No dobry też nie był, racja. Język przegryziony. To jest spokojny, mówię, taki całkiem spoko. Bardzo boleć nim umarł. Zmierzczona klatka. Żebra przebiły płuco. Coś nim podrzuciło i cisnęło o drzewo. Coś urwało mu nogę. Nie, raczej odgryzł. Fuj, ale okropne. Stój tam i nie podglądaj. Okay. A to co? Wyssany szpik. Ciekawe. No i brzuch jeszcze.
Zobaczmy. O, coś wyżarło mu wątrobę. Ble, czemu mu grzebiesz w brzuchu? Zobacz lepiej, czy masz zawiązane sznurowadła. Podsumuj. Wygląda na to, że mała nie zmyśliła tego króla wilków. To wilkołak. Co mu się stało? No będziemy jeszcze walczyć z wilkołakiem. Miał wypadek. Akurat król wilków go dopadł. Kiedy dzieci stały się takie przemądrzałe? A co zrobimy, jak nas dopadnie? Dobre pytanie. Nie mam srebra, ale mogę zrobić olej. Olej? Taki z rzepaku? Nie. Taki bardzo specjalny olej. Z psiego smalcu, tojadu, blakotu i wilczej wątroby. Po nim króla wilków będzie bardzo, bardzo bolało. O ja, ale jesteś mądra. Skąd znasz takie rzeczy? Tatko cię nauczył? Nie, nie tatko. Wujek. Wujek Wesemir. Okej. No dobra. Czyli ten tojad mogłem w sumie zbierać wtedy. Chyba nie na darmo wtedy było dostępne to zbieranie, nie? Zbierzmy. Iście blekotu jeszcze. A gdzie znajdę blekot? Tu chyba jest jeden. Okej. Okay. Tam już się chyba nie cofnę. Chociaż? Mogę? Mogę. No dobra. Mam już wszystko. Teraz trzeba znaleźć jakieś miejsce, gdzie rozpalę ogień i spokojnie zrobię olej. Smarowidło na miecz. No. Zobaczymy, czy receptury wujka Wesemira nadal działają. Okej. Okay. Gdzie wilkołak w takim razie? Wilki, słyszysz? Schowaj się. Czy premię do wilków też mam? Chyba nie, co? Co jest, czekajcie, a dobra. Dobra, dobra. Kurde, dużo ich tu. Chodź tu. Rodzice często wysyłają dziewczyny. Nie ma, możesz wejść. Ale je pocięłaś. Król wilków będzie zły. Ja też dosyć dawno grałem Wiedźmina, ale chciałem go mieć na kanale. Jeszcze wtedy tak nie streamowałem. Znaczy w sumie od Wiedźmina też mniej więcej chyba zaczynałem streamować. Henry, przez jaskinię. Ale wtedy jeszcze bez mikrofonu, bez wszystkiego, także jeszcze tego tak zbytnio nie zaliczam. Dobra, tu jest jaskinia, czy co jest? Nie mówcie, że się zatrzymałaś. Serio? Normalnie jakbym w WoWie chyba odprowadzał kogoś. Jak za daleko odbiegniemy, to się zatrzymuje, nie? Tutaj jest jaskinia? Nie. A tam, dobra. Trochę tu ciemno. Boisz się? A ty? Nie. To ja też nie. No i dobra. Gdzie wilkołak? Co? No ja trochę pogrywałem. Teraz mi wierzysz? Wierzę. Schowaj się. Albo w Gotiku chyba też tak było, że się zatrzymywał na przykład, nie? Jak za daleko się odeszło do przodu. Kurde, dobry damage w niego mamy. Kurde. Niezły refleks ma. Nieraz obracał akurat na mnie, nie? Ja po Warcraftie w ogóle byłem tak
Warcraft mi się bardzo podobał, trójka. Ależ mu dała popalić. Nigdy czegoś takiego nie widział. Mała, chodź, możesz wyjść. Dlatego mi po Warcraftie nawet WoW się spodobał, bo tam... Bardziej mnie fascynowało to, że można było wejść do tych samych budynków, co były w Warcraftie, niż to, co tam się działo w ogóle. Miałeś szczęście, że tędy przechodziłyśmy. W lesie natknęłyśmy się na kogoś, kto miał go znacznie mniej. To Jaren. Wracaliśmy spod gajów, kiedy to bydle nas dopadło. Mnie udało się uciec, ale Jaren... Bez szczegółów. Nie przemawiam. Okej. Masz w domu jakieś bandaże, coś do odkażenia? Trochę mnie pocharata. Ja to nie, ale mój pan to potężny człowiek, na pewno ci pomoże. Może nawet jaką nagrodę da za ubicie wilkołaka. No dobra, prowadź do swojego pana. Nie dla psa, dla pana. No i... No właśnie. No też bym sobie zrobił. Ale dobra, nie wiem, może po wodę zaraz pójdę, ale spoko. No i kogoś się tu przyprowadzili, przecież to nie jest moja córka. A ta druga? Żadna, kurwa! Chyba potrafię rozpoznać własną córkę! Ale... Ta starsza może i nie wasza, ale całkiem podobna. Nie? To jak? Panie... Cześć, Pysio. Nagroda będzie? Pysio, miałem mówić? Czy... Kurwa, dobrze pamiętam? Wypierdalaj mi stąd, zanim psem posztuję! Dobry typek. Ale też może być? To nie córka, ale może być taka? No, jak tam, dobry gulasz? Bardzo. Dziękujemy, nie jadłam nic od... Widzę. No, cieszę się, że smakuje. Jak się posilicie, macie przygotowaną kąpiel, no. I chyba się prześpicie, co? Małgosia na zapiecku, a dla ciebie każę przygotować pokój gościnny naprzeciw kuchni. Dziękuję, a... Jedz spokojnie. Pogadamy, jak odpoczniecie. Okej. Okay. Przykazałem ludziom, żeby mieli nad nią pieczę i zostawiłem ją, żeby odpoczęła. No i? No to już temat na całkiem inną rozmowę. Uciekła pewnie. Okej. Okay. Co się stało z tą dziewczynką, która z nią przyszła? Z Małgosią? Nic. Jest tutaj, pomaga w kuchni. Po tym, co usłyszałem od Ciri o jej rodzicach, wolałem nie wysyłać jej z powrotem do domu. Tu jest bezpieczna. Na wikt, opierunek i na pewno niczego jej nie zabraknie. A co z Ciri? Mówiłem ci, to temat na inną rozmowę. Aha, czyli najpierw coś chce. Ale spróbujmy grzecznie. Chcę. Muszę ją odnaleźć. Chcę wiedzieć, dowiedzieć się wszystkiego. Nie rozumiesz? Rozumiem. Ale widzisz, tak się składa, że moja córka i żona też zaginęły. Posłuchaj. Proponuję układ. Znajdź moich bliskich, a powiem ci wszystko, co wiem o dziewczynie, której szukasz. Aha. Skąd mam wiedzieć, czy mogę ci zaufać? Jaką mam gwarancję? Absolutnie żadnej. Poza moim słowem. A co jeśli odmówię, bo po prostu nie chcę ci pomóc? Chcesz się na mnie wypiąć? Proszę, kurwa, bardzo. Ale wtedy ja wypnę się na ciebie i co będzie? Dwie wypięte, bezsilne dupy. Myśl, że szukasz własnej córki. I dasz radę. Kiedy ostatni raz je widziałeś? Przepadły po ostatnim nowiu. Jakby je amba wzięła. Jak to przepadły? No, normalnie. Obudziłem się rano, a ich nie było. Mhm. Próbowałeś ich szukać? Od razu rozesłałem ludzi. Ale oni się do tego nie nadają. Ostatni worek ziarna to by chłopu z pod ziemi wydarli, ale
człowieka w życiu nie znajdą. Poza tym Velen to bagna i podmokłe lasy. Mnóstwo niedostępnych kryjówek. Jeśli ktoś chce kogoś ukryć, to tylko tutaj. Może ktoś się porwał? Masz wrogów? Tam tacy wrogowie. Nic nie warte, chujki i wkurwieni chłopi. Żaden nie ośmieliłby się podnieść ręki na moją rodzinę. A ci starzy, którzy może i by się ośmielili, dawno gryzą piach. Przed ich zniknięciem działo się coś niezwykłego? Zachowywały się jakoś inaczej? Coś niezwykłego? Nie. Chłopi raz przyszli ze skargą, że potwór zagryzł babę przy studni, a wcześniej jeszcze jakąś dziewuszkę, ale to zwyczajna rzecz w Velen. A moje kobiety? Anna po Saremu cicha jak myszka, a Tamara zajęta swoimi sprawami. Nic niezwykłego. No dobra, jeszcze to walnijmy. Dwóm kobietom musiało być ciężko żyć w takim miejscu. Co to znaczy w takim miejscu? Miały tu wszystko, czego zapragnęły. Przepiórki na obiad? Proszę bardzo. Niebieskie wstążki tu są? Wedle życzenia. Chodziło mi o towarzystwo twoich ludzi. Nie naprzykrzali im się? To banda skurwysynów, ale znają swoje miejsce. Wiedzą, że gdyby któryś choć raz krzywo spojrzał na Annę albo moją córeczkę, zajebałbym jak psa. No nie wątpię. To ciągle za mało. Mogę obejrzeć ich pokoje? Po co? Może znajdę tam jakieś ślady. Nikt obcy nie będzie grzebał w ich rzeczach. Chcesz, żebym je znalazł, czy nie? Chcę. To pozwól mi pracować. Niech będzie, ale pójdę z tobą. I tak muszę otworzyć ci drzwi. Okej. Jakieś takie, kurde, ważne dokumenty chyba przypadkiem znaleźliśmy. Czy tu jest dziura, czy mi się wydaje? Nie, to jest okno. Wiem, że to jest dziura w ścianie. Nic ciekawego nie ma. Wiesz, moja córeczka, gdy była mała, bardzo lubiła zwierzęta. Kiedyś zobaczyła na ścianie poroże jelenia i wiesz, o co zapytała? Filipis Liestenger, twoje problemy z zaopatrzeniem nas nie interesują. Zawarliśmy konkretną umowę i w imieniu cesarstwa Nilfgaardu żądamy, abyś się z niej wywiązał. W przeciwnym przypadku nasze wzajemne zobowiązania zostaną unieważnione, a twoje przywileje anulowane. Havard Ward, jakiś tam marszałek polny. Dowódca Armii Środek. Pojęcia nie mam. A ten jeleń ma pupę za ścianą. Rozumiesz? Czego tu szukasz? Jeśli ktoś zrobi jej krzywdę, obedrę skurwysyna ze skóry. Wykrzyknik po. To tutaj. Jak kurwa, znowu się zacięły. To nasza sypialnia. A tam jest pokój Tamary. Tylko nie rób bajzlu. Gdy wrócą, chcę, żeby zostały wszystko tak, jak zostawiłem. No, zostaną, ale troszkę tak mniej tych rzeczy będzie, nie? Kadzidło i stary klucz. Ciekawe, które drzwi otwiera. Okej. Okay. Anysz, sandałowiec i coś jeszcze. Szafran. List do Tamary. Jesteśmy bardziej jak rodzina. Wspieramy się nawzajem, pomagamy sobie przetrwać ciężkie chwile, uporać się z przeszłością, bo każdy z nas ma jakąś przeszłość. Więc nie musisz się martwić, że ktoś wytykałby cię palcami. Mamy tu zasadę. Nie pytamy o więcej, niż ktoś sam chce o sobie powiedzieć. Dla nas nie liczy się przeszłość, tylko teraźniejszość. I to, że wspólnie chcemy walczyć ze złem i niegodziwością, z wynaturzeniami i nicnymi praktykami. Brzmi jak jakieś wojsko. Jakby nie patrzeć. Ten zapach. A to zaraz, czekajcie. Spokojnie. Pozwólcie mi jeszcze okraść resztę rzeczy. Cześć Matix, hej, hej. Późno dzisiaj, co? Pewnie długo nie posiedzisz. Lalka? Co za brzydactwo. Wygląda jak laleczka, w którą wbija się szpilki, żeby zrobić komuś krzywdę. No. Ciekawe. Dobra, ale chodźmy za tym zapachem. Na dół. W mordę jebany. Co robiony? Wararara. Tu? Nie, to nie tu. A, bo to jest zejście niżej, okej. Czyli jednak niżej.
Czego zapach nie ciągnie się po drzwiach, może tylko jakby gdzieś przeskakiwał tam. Po kraka chyba śpi. Więc zaraz. O! Więc zaraz. Żołnierz barona. No dobra. Poczekajcie, bo mam tu roboty trochę. Okej. Okay. Coś jeszcze? Przeciążyłem się, kurde. A, zamknięte. A dobra, miałem klucz w sumie. Bierzmy na razie wszystko, zaraz wyrzucę jakieś miecze najwyżej, nie? Nie potrzebuję tyle. Jeszcze nie byłem u kowala, bo kurczę, było wszystko zamknięte. Tak to bym sobie... A więc wieczny ogień dotarł też do Velen. A, czyli... Wieczny ogień. Wieczny ogień, który rozpalasz serca i dajesz światło, ogrzej nas swoim ciepłem, wysusz nasze łzy, spal naszych wrogów, otocz opieką naszych przyjaciół, daj zdrowie mojej matce, ukaż mojego ojca, pomóż mi wypełnić moje przeznaczenie. Okej. Okay. Spoko. Wyrzućmy miecz. Dwa w sumie muszę wyrzucić. Jakieś tanie, najlepiej chyba. Ten. A jeden wystarczy na razie. To wszystko zbadane. Tu już chyba mamy załatwioną sprawę. Słabo się czujesz, mówisz? No moja córka też chyba przeziębiona będzie. Kurczę. Jakaś taka pogoda chyba nijaka. Wiecznik. Czy się udać do kowala i to posprzedawać? Co tu jest? I sobie śpi. Ja się tu zajmę troszkę tym wszystkim. Okej. Okay. Stąd. O, coś tu jeszcze jest. A troszkę sobie pookradać, nie? Żołnierz barona. Całuj mnie w ptaka. Kościół siedzi i chleje w ogóle. Co za typ. Tutaj coś się dzieje, nie? Oni coś mówili o wywabieniu kogoś. O, jest tu troszkę rzeczy. To już się znowu przeciążyłem, ale zaraz wyrzucę najwyżej drugi miecz. Miał dużo kasy, to bym sobie kupił jednak te yuki. Trochę przyrzydziłem, nie? To są dwie te paczki, nie mogę drugiej otworzyć? Serio? Serio? Jeszcze tyle nie przyszło. Co jest? Się pobugowało, czy co? Tam ziarno tylko jest. Walić się. Miecz wyrzuć. Ciężkie te miecze w sumie. One prawie dwa ważą. Dobra, już... Chociaż tu jest chyba skrzynia. Może coś tu będzie ciekawego? Nie. Nic. Najciekawsze jest to, że chyba tylko w tym pierwszym nie można okradać obozień lugarskim, nie? Tak to wszędzie można wszystkich okradać. Czekajcie, to jeszcze wyżej. Ale co, nie mogłeś znaleźć tego zapachu, czy co? Mówisz, że się namęczyłeś. Czego tu szukasz? Czy nie zauważyłeś, że można go tak śledzić? Ja nie pamiętam, szczerze mówiąc. Czy to faktycznie tak też miałem? Drewniany świecznik. Ma ułamaną nogę. Też się męczyłem z tym, czy nie? Nie pamiętam. Dawno grałem w to. Okej. Okay. O, tu coś jest. Ściana ma inny kolor. Jakby jeszcze niedawno coś tu wisiało. Może tamten obraz? Wielkością pasuje. Który? Ja ty widzisz obraz. A ten. Baron i jego żona. Wyglądają na szczęśliwych. A tu? Ktoś zasłonił dziurę w ścianie. Ładna dziura. Ale co jest po drugiej stronie? Ładna dziura. Już się przeciążyłem znowu. Ja to się mam z tym.
plądrowaniem, nie? O, to ciekawe. Ten kawałek drewna wygląda jak łamana noga tamtego świecznika. To nie może być przypadek. Może doszło tu do walki. Poszukam śladów. Spodziewałem się trupa. Trochę. Świeże kwiaty. Akurat by tak wypadł, jakby miał nadzieję, że mogą wrócić w każdej chwili. Zapach prowadził mnie 4 metry nad ziemią. What? To dziwnie trochę, faktycznie. Tu coś jest. Głębokie szczerby. Ktoś musiał przywalić czymś ciężkim. Tu jest jeszcze coś. O, jest reszta świecznika. I plamy powinie. Ktoś rozbił butelkę. Evrelus Stusson. Dobry rocznik. Długo nie wietrzeje. Ciekawe, dokąd prowadzi ślad. No proszę, i kolejny zapach mamy. Okej, ale muszę... Nie tak. Muszę wyrzucić kolejną rzecz. Jakiś kolejny mieczyk. Albo jakąś pałkę. 34 jest jakiś słabszy? Ten na przykład. Okej. Coś mnie tu nilgardzkim ścierwem cuchnie. To chyba od ciebie. Cholera, trop się urywa. Deska. Może coś tu jeszcze znajdę. Wiecie. Talizman. Świerczyna. Do tego okadzona dymem jałowca. Wygląda jak ludowy talizman ochronny. Ciekawe, przed czym miał chronić. Chyba nie ma tu więcej nic ciekawego. Rozejrzałeś się już? W pokoju Tamary znalazłem lalkę. Możesz mi coś o niej powiedzieć? O lalce? A co może być ciekawego w lalce? Może być związana z obrzędami czarnej magii. Skąd Tamara ją miała? Czarna magia, chybaś zgłupiał. Sam ją dla niej zrobiłem. Miała wtedy ze 4 czy 5 lat. Dlatego taka brzydka. Byliśmy na targu w Wyzimie i zobaczyła czarodziejkę Triss Merigold. Uparła się, żeby mieć lalkę jak czarodziejka. Wtedy nie było mnie stać na takie rzeczy, więc własnoręcznie zrobiłem zabawkę. To ma być Triss? Bez urazy, ale kariery w lalkarstwie nie zrobisz. Ciekawe, jakbyś ty zrobił lalkę z kawałka drewna i kilku szmatek. Okej. Na całym półpiętrze śmierdzi winem. Wiesz coś o tym? Pewnie któryś z moich ludzi. Ochlej mordy jedne. Dajesz ludziom Evrelus? Oj, kurwa. To nawet ja mogłem to rozlać. Mówiłem ci, tamtej nocy byłem pijany. Ale co to ma za znaczenie? W kasztelu jest pełno miejsc, które śmierdzą winem. W pokoju znalazłem ślady walki. Wiesz coś o tym? Ślady walki? O czym ty mówisz? Przypuszczam, że ktoś napadł na kogoś. Pewnie na twoją żonę albo córkę. Chciała się bronić, chwyciła za świecznik, ale nie trafiła napastnika, tylko zrobiła dziurę w ścianie. Potem jeszcze się szarpali. Nic o tym nie wiem. Tamtej nocy byłem pijany i nic nie pamiętam. Obudziłem się, gdy już ich nie było. Przecież nie mieszkaliście tu sami. Może ktoś z twoich ludzi coś słyszał? Wszystkich po 3 razy wypytywałem. Czy czegoś nie widzieli? Ale oczywiście, nikt nic nie wie. Co oni tu robią? Znajesz ten talizman? Co za strażnicy, nie? Nic nie wiedzą. Tak. Aneczka nosiła go ostatnio. Wiesz, skąd go miała? Pojęcia nie mam. Guślarz jest. Kurde. Stary dziwak mieszka pod Konarami. No i jeszcze czarownica mieszka w Podgajach, ale o niej niewiele wiem, bo się niedawno sprowadziła. Istący przewinają. Jeśli Aneczka miała do kogoś chodzić, to raczej do guślarza, a nie do tej czarownicy, bo nie ufała obcym. Muszę sobie uciąć pogawędkę z tym guślarzem. Żebyś się nie zdziwił. Z nim się ledwo da dogadać. Powiadają, że w młodości zabił własnego ojca siekierą i wtedy zbzikował. Podobno widzi duchy i pierdoli się z kozą. Nie obchodzi mnie jego życie osobiste. To nieźle. Chcę tylko zapytać o talizman. Okej, sprawy rodzinne. O, jest poziom. No i super. I w końcu będę mógł rozdać alternatywny znak dla Quen, którego będę na pewno używać. Okej. Tylko chciałbym jeszcze niebieski mutagen zobaczyć, czy mam. Czy to... Czy wszystkie są takie same? No się chyba powinny łączyć z tego, co pamiętam, ale...
Ale nie wiem. Na razie to zostawię, bo nie mam innego mutagenu. Guślarz. No dobra, ale ja bym się jeszcze przeszedł w końcu do tego kurde kowala jakiegoś. I karczmarza. Może ktoś jeszcze by nie chciał zagrać w kości? Oczy masz jak kocur, my się też łapiesz. Klina bym pierdolno, wódki jakieś nie masz? Tu chyba nic. Tu jest stajnia. No tu chyba nic nie znajdziemy, musimy tam zejść niżej. O właśnie, już widzę kupca. Jak baron się różnie, to się robi zbyt. To może by na te potwory zapolować. Najpierw do kupca. Chcesz obejrzeć nasz mały skład towarów różnych? Uzbieraliśmy tu niezłą kolekcję. Po co to ma się po kniecych chałupach kurzy? Dobra, najpierw te karty może kupię od niego. O ile będzie jakiś miał... Nic nie ma, ale widzę, jest jakieś zadanko. To jest trzecia mapa Alberta Kermita. Elementy wiedźmińskiego rynsztunku. No to weźmiemy. Ile to kosztuje? 62. No na szczęście mało. Są też karty. Super. Manekin do ćwiczeń. Dobrze. Wezmę go. Cynthia. Nie kupiłbym tej Yuki, ale tak no średnio mnie stać na to, szczerze mówiąc. Dobra. I te rzeczy, czy ja... No to trochę waży w sumie, jakby nie patrzeć. Srebrne pantalony. A czy ty kupisz ode mnie broń? Kupisz, super. Mnie to mało warta jest ta broń. No ale nie stać mnie w sumie też na niszczenie tego wszystkiego i odzyskiwanie materiałów. Już raz to zrobiliśmy, więc może tym razem po prostu to posprzedaję. Okej, to będzie wszystko. I jeszcze tutaj. Tylko rękawice na przykład chyba będę mógł założyć, bo... Podejrzewam, że będą lepsze. To mogę sprzedać. Nie, nie są lepsze. Okej. To sprzedajmy. Tutaj te rzeczy to... Na razie to chyba zostawię wszystko. To jest ciężkie w sumie. Sprzedajmy. Muszę te Yuki gdzieś zdobyć, tylko potrzebowałbym prawdopodobnie wyścigów porobić. Mam ochotę na partyjkę Gwinta. No i wracamy do Gwinta, wracamy do gry w końcu, nie? Dobra, manekin do ćwiczeń, drugi. Patrzmy jeszcze, czy mam coś lepszego tutaj. No nie bardzo. Mogę zmienić dowódcę? Mogę. O właśnie. To możemy sobie zabrać w taki sposób. Jeszcze rok dowódcy w sumie mam. Sobie będę podjadać. W sumie streamować tyle godzin. To się trochę głodnieje, nie? Może komuś smaka też zrobię. Słabe karty mam. Bardziej mam oblężniczych. Nic prawie. Czemu wstyd? Dopiero zacząłem grę. Na ostatnim streamie. Jeszcze nie mam przecież żadnego tego sprzętu. Jeśli nawet, to chyba nie miałbym jeszcze materiałów. Okej.
Serio? No to nie mam co w sumie. Spasujmy to. Okej. Kurde. To skubany. Oj, chyba mnie pokona. Ja nie mam żadnej maszyny oblężniczej. Jakby miał chociaż jedną. O kurde, knypka mam. Mam tyle maszyn oblężniczych i żadnej mi nie dała. Chociaż on chyba nie będzie miał karty teraz. Patrzcie na to. I pyk. Dwójeczka. Dealuj z tym. Pasuje. To jest jedna typiara ciężka do pokonania. Właśnie ta, co tu z tym kowalem siedzi. Oj, nie wiem, czy ją pokonam. Chyba, że będę miał jakąś fartową tam talię, nie? Czym mogę służyć? Pokaż mi swoje towary. Chcę obejrzeć twoje towary. Masz karty? Nie, ale są jakieś książki, co to jest? Trzeba zebrać trochę na części tych pierdółek tak naprawdę. Na przykład to. Ale to jest drogie. A jakby to sprzedać? Ale na przykład te pantalony chciałem to rozwalić, bo po co mi to? Świeczniki. W sumie świeczniki też są drogie. Kurczę. Możemy to posprzedawać. Mogę rozwalić. Sieci. One chyba też trochę za dużo ważą. I wędki. Okej. Dobra, spróbujmy zagrać w gwinta. Nie wiem, czy to on był taki silny gwinta, czy ona? Mam ochotę na partyjkę gwinta, tego mi trzeba. Wstałem kartę, ale chyba do talii elfów. Dobra. Znowu nie mam... W ogóle prawie balist. Nie jedną. Ale lipa. Bieda, nie? Pojedźmy też trochę włóczników. Kamil, na Apexa idziemy, czy nie? Cię nie odzywasz? Patrzyłem na Steamie jakąś pół godziny temu, cię nie było. Spasował. Okej. Okay. Tak, miałem po 6 kart, więc oddał mi rundę w sumie, nie? Super, kolejna balista. Spasuje.
Okej. Zróbmy tak. Tylko, że on nie ma deszczu. Okej. Zrobię tak w takim razie. No to już mamy wygraną. I jeszcze dowalimy to. Easy, nie? Gościu był. Co za kartę dałeś? Olbrzymi krabopająk. Nie do mojej talii. Co mogę dla ciebie zrobić? Co masz na sprzedaż? Masz karty? Kurczę, też nie ma. To trochę problem, nie? Dobra, to chyba jednak ona była taka trudna. Z tego co pamiętam, to chyba była talia na partyjkę Gwinta? Potworów. Także nie wiem, czy mi się uda ją pokonać. Spędzę się w gęstej mgły. Gdzie z tego nie ma. Ryzykuję, wiem, ale trudno. Rozpocznij walkę. Jaka bieda. Ona ma talię potworów. Nie wiem, czy to jest wykonalne wygrać teraz taką talią. Że taką ręką, tak się chyba powinno to nazwać, nie? O kurde, przecież to już pozamiatane. Chociaż... Dawaj. Imlerit. Ładna karta. Nie. Fuck. Trochę mnie załatwił. Szans, żebym tę rundę wygrał. Chciałbym wywalić wszystko. No, spasuje. A, nie pasuje jeszcze. Ale teraz wywalił. Znaczy w sumie ona wywaliła. Ach, ale teraz wywaliła. Dobrze. Nie, krabopojąka jeszcze sobie wzięła. On jest dosyć silny. Spasował przeciwnik. Okej. Obym dostał coś dobrego. Dobra. Jest dobrze. Bardzo dobrze dostaliśmy. Cześć Archie, siemanko. Cześć, cześć. Teraz w sumie na Apexa będziemy szli, jak jesteś zainteresowany. Chyba. Nie wiem, jak mi Kamil odpisze w końcu, czy idzie na tego Apexa grać. Teraz by się przydał trzaskający mróz. Dobra, gościu nic już nie ma. Teraz moja kolej. Ale chyba to wygram. Będę miał dosyć sporo punktów i jeszcze to... ulepszymy. My tak. No już i tak już wygrywam. I teraz w ten sposób. Dobra. Co dostanę? W końcu jakąś fajną kartę? Nekera dostanę. Czym mogę? To fajnie. Szukam kogoś, kto podejmie się wykonania dobrego pancerza. Zależy mi na najwyższej jakości. No cóż, robię w tym fachu już 20 lat i przyznaję, że osiągnąłem pewien stopień mistrzostwa. Tak, jasne.
Nie zwracaj na nią uwagi. Ostatnio ciągle ma muchy w nosie. No, to co to ma być za pancerz? Lekki i wytrzymały. Taki, który nie krępuje ruchów i który można nałożyć bez niczyjej pomocy. O, i co jeszcze? Może ma się sam czyścić i podcierać ci tyłek, jak pójdziesz w krzaki? Brzmi nieźle. A umiałbyś taki zrobić? Nie, ale jak znajdziesz kogoś, kto umie, to chętnie go poznam. Niezły pancerz, musi być. O pancerzach musisz wiedzieć jedno. Jak ma być wytrzymały, to nie może być lekki. Może, o ile wykona się go odpowiednimi narzędziami. Takimi, jakich używali ludzie z klanu Tordaroch na Undvik. Joanna, miałaś się nie wtrącać, jak rozmawiam z klientami. Nie zawracaj głowy tymi swoimi skeligijskimi legendami. A, ze Skelligana. To nie legenda, tylko prawda. Mój dziadek pływał na Undvik po pancerze, bo ludzie z Tordaroch robili najlepsze. Tak było, aż jakiś rok temu wyspę spustoszył gigant. Ludzie uciekli albo zginęli, ale kuźnia pewnie nadal tam stoi. Warto to sprawdzić. Jeśli znajdę te narzędzia, zrobicie mi pancerz? Tak, wtedy tak, ale tylko wtedy. Okej. Legenda mówi coś więcej o tej kuźni? Ponoć wykuto ją w jednej z jaskiń po północnej stronie wyspy. Tylko tyle? Następnym razem będę na Skellige, spróbuję znaleźć narzędzia. Bywajcie. Okej. Co mogę dać? Nie można było coś zagadać. Masz ciekawy akcent. Jesteś ze Skellige? Z Art Skellig. Całe dzieciństwo mieszkałam w Holmstein. Czemu wyjechałaś? Zawsze miałam dryg do kowalstwa. Całe dnie siedziałam w kuźni. Lubiłam tam wszystko. Żar, paleniska, zapach rozgrzanej stali, huk młotów. Kiedy skończyłam 17 lat, ojciec powiedział, że niczego więcej nie jest w stanie mnie nauczyć i wysłał mnie w świat, żebym doskonaliła rzemiosło. Minęło parę lat i zdobyłam szlify mistrzowskie, a potem wybuchła wojna i wylądowałam tutaj. Okej. Bywaj. Fajna historia. Ale będziemy... O, co? Jest jeszcze tablica. To jeszcze zajrzymy na tablicę, nie? Gwint. O, proszę. Walka na pięści. Zlecenie na bestię. Skrzekacz. Wyścigi konne. Właśnie te wyścigi konne. Troszkę jest tutaj roboty. No, w końcu jedne z głównych miast. Jakby nie patrzeć. Co, nie? Jakieś zadanka dostajemy. Dobra, mamy znaleźć chatę guślarza. A rozgrywki w Velen? O właśnie, możemy zejść jeszcze do barona, więc sobie zejdziemy. Skoro już tutaj jesteśmy, no to jeszcze jedna partyjka gwinta przed Apexem, nie? Bestia z Dobrowa, no to chyba ten skrzekacz, nie? A nie, to jest skrzekacz, aha, dobra, to są dwa zadania w takim razie. A nie, czekajcie, tutaj chyba. Dostaliśmy też rynsztunek szkoły kota. Schematy ulepszeń do rynsztunku szkoły kota. Dobra, zagrajmy sobie z baronem w takim razie. No słucham, z czym przychodzisz? Zagrać gwinta. Grywasz może w gwinta? Grywam, a co więcej, zazwyczaj wygrywam. Jeśli masz własną talię, to siadaj. Powiedzmy, że jeśli wygrasz, dostaniesz jeden z moich unikatów. Pierwszy unikat będzie, nie? To grajmy. Zobaczmy, co on... Ciekawe, czy on nie ma właśnie Geralta. Dobra, kurde, nic nie zmienię tutaj. No, muszę te karty jakieś poogrywać. Dostać. Trzaskający murus może usunę. Serio? Waliłem tą kartę i dostałem drugą taką samą. Słaba talia. Okej, okay, ale mamy Dijkstrę. Przydałby mi się drugi jeszcze ten w takim razie. A, mam jeszcze tego. Talara ma. O kurde, chciałem Talara też mieć. Super karta. Zobaczcie, on tylko jeden ma, nie? Punkcik. Hmm.
Miał trzaskający mróz, to by było fajnie. To by było bardzo fajnie, jakby miał trzaskający mróz. No kurde. To wywalić w takim razie. Nie, nie mogę. Zróbmy tak. To będzie ciekawy pojedynek w takim razie. Troszkę na ryzyku. Talar. Podejrzewam, że on może zrobić coś podobnego i znowu sobie dobrać karty. Kurde, że nie miał więcej machin ode mnie, bo będzie źle. Ma więcej machin ode mnie. A ja mam jeszcze tych ziomków. Pożoga. Fuck. Teraz to mnie pozamiatał mocno tym. Teraz to mnie dosyć mocno tym pozamiatał. No i co on tam jeszcze ma, nie? Też mam tylko jednego tego ziomka. No nie, on ma dług. To jest OP. Jak się dwóch trafi. Prawie te same karty ma co ja, tylko że lepsze. No kurde. Serio? Okay. Spasował. No to wygrałem. Ha. Jeszcze dwie karty sobie zostawił. Podejrzewam, że miał trzaskający mróz albo coś w tym. Słowo się rzekło. Bierz kartę. W Velen nie znajdziesz wielu godnych przeciwników. Jest szkutnik ze wsi Rudniki. No i stary jasnowidz, który mieszkał na wschodzie niedaleko wiatraka. Jest jeszcze jeden chłopak. Rozumu ma tyle, co stara kobyła, ale grać potrafi jak nikt. Nie wiem, czyś już na niego gotowy. Okej. Okay. Obaj dość daleko niestety, więc tego już nie... Zygmunta Dijkstra dostaliśmy, to jest ten unikat. No gdzie? Liczyłem na jakąś z tych złotych kart. Troszkę szkoda, nie? No ale dobra, może jeszcze spróbujemy wyścigi konne. Może nie będą zbyt daleko. Zaraz pójdziemy na Apexa, jeszcze tylko te może wyścigi zrobimy. Czekajcie, jest to pogrzebowe. Wróć do kapłana, to nie. Pokój Ciri. A, jeszcze jedna rzecz. To jest na górze. Czy to się wchodzi tutaj? Co tu jest? Dobra, tu byliśmy, okej. Okay. Czyli gdzieś na górze chyba. Albo na dole. Tu się jeszcze schodzi chyba niżej. Nie, na dole byliśmy. Może jednak na górze. Jestem tutaj. Ale czemu? Czemu z tego czteroroga? What? A tutaj musimy iść. A więc tu nocowała ci. Bez podsadnij miski to Jack bez reki. Dlaczego mi to czyta po angielsku, bo po jakiemuś dziwnemu? Wielkie dzięki dla anonimowej osoby. Nie wiem, czy ktoś zapomniał się wpisać, czy nie. Może się oczywiście przyznać teraz do tego, jeśli przypadkiem tak było. Wielkie dzięki w takim razie za donate'a. Pozdrowienia dla ciebie. No w sumie, no nie wiem, co mogę więcej powiedzieć. Na pewno się przyda. Wielkie dzięki. Piąteczka oczywiście dla ciebie. Niejasna natura klątw. Lidia van Breden, dedykacja dla barona i jego żony. Coś takiego. Mieli w Wyzimie wysoko postawionych znajomych. A ubrania. Ciri musiała nosić te ubrania, kiedy tu była. Wygląda na to, że wyjechała w pośpiechu. Nic więcej nie znajdę. A, do Małgosi jeszcze możemy iść. W takim razie. Frędzle! Frędzle! Węże! Okej. Okay. Chyba zbyt normalna to ona nie jest. Ty
jesteś Małgosia? Ja, a ty jesteś Geralt. Skąd wiesz? Bo masz białe włosy i medalion z wilkiem. Ciri mi powiedziała. No faktycznie, po staroelficku możliwe. Nie, jak to się mówiło? To była mowa, nie wiem, starsza mowa, nie? Rozmawiałaś trochę z Ciri, prawda? Prawda. Mówiła na przykład, dokąd się wybiera, albo czego tu szuka? Mówiła, że szuka ciebie i czarodziejki, ale ty jesteś tutaj, to chyba cię nie znalazła. No, ale może przynajmniej pomogła temu swojemu przyjacielowi. Ciri chciała pomóc jakiemuś przyjacielowi. Chłopak? Wiesz jakiemu? No jak to jakiemu? Jej przyjacielowi. Powiedziała, że jest w tarapatach i ona musi go uratować. Mhm. Poznajesz to? O ja, mój bączek! Skąd go masz? Znalazłem w pokoju Ciri. Jest twój? Ciri mi go wystrugała, jak mi kiedyś było smutno. Bawiłyśmy się czasem w jej pokoju. Szkoda, że musiała jechać. Okej, coś się dowiedzieliśmy, że musiała nie jechać. Nie wiesz, gdzie jest Ciri? Nie, któregoś dnia, jak przyszłam do niej ze śniadaniem, to już jej nie było. Baron powiedział, że wyjechała. Nie pytałaś dokąd? Pytałam, ale powiedział, że jestem za mała i nie muszę wiedzieć. Ale Ciri zostawiła mi prezent. Jaki? O, taki zielony kamyk. No, no, ładny prezent. Schowaj go głęboko i nie pokazuj nikomu, jest wiele wart. No, jak była młodsza, z tego co pamiętam, w książce troszkę tam miała różne... Ja pomagam. Różne te odloty. Wszystkie potwory? Wszystkie? Jak należała tam do gangu tego całego.